Się z dwóch poziomów. Pierwszy poziom jest dla, generalnie takie było przeznaczenie, przeznaczone dla posłów i prezydium. Tutaj w drugiej, w tej wyższej części dla publiczności. Pierwszy poziom jest otoczony kuluarami jeszcze. Rozmowy w kuluarach tutaj się zawsze toczyły. Pierwotnie ta sala się dosyć mocno zmieniła. W porównaniu do tym, co było tutaj pierwotnie, prezydium 30 dla urzędów, dla urzędników wojewody i 30 dla dziennikarzy, od wystroju powiedziałabym. I ta sala zwana jest salą błękitną i ona się zachowała w niezmienionym stanie od momentu powstania. A po na przeciwległej ścianie mamy portret Korfantego. No i tak, jeśli chodzi o gminę wojewody, to jest o tyle ciekawe, że pewnemu przemieszczeniu uległy wszystkie pokoje, znaczy się funkcjonalność pokoi uległa pewnemu przemieszczeniu. I przed wojną to była jadalnia. I tutaj paciorki różańca w rękach gorliwego katolika, prawda? Niezmiennie tam. To nie jest winda, która była. W tym pomieszczeniu były przechowywane wszystkie zasoby finansowe województwa śląskiego, a były to zasoby niemałe, bo województwo śląskie było najbogatsze, jeśli chodzi o wszystkie regiony Polski. I w sytuacji ewentualnego zagrożenia dla tych właśnie zasobów, ta woda mogła być hydraulicznymi, na które jest bezpieczne. Natomiast podobnież były jeszcze dwa takie wyjścia, ale one nie są w ogóle odkopane. Zostały w swoim czasie zasypane i nie ma zapotrzebowania, żeby je doprowadzić do stanu używalności. Może przychodzić czy ze szkół mamy wycieczki, to bardzo zainteresowanie to jest sprzęt łącznościowy z epoki PRL-u. Mamy tutaj takie ciekawostki, bo zawsze młodzież jest zainteresowana żywo. Tutaj, gdybyśmy teraz poszli w tym kierunku, taka legenda jest, że byli więzieni polscy patrioci tutaj w tej części.